Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku Kuchennych Rewolucji. Z tej okazji, że są to kuchenne rewolucje, mam nadzieję, że macie coś dobrego do jedzenia przy sobie, bo inaczej zgłodniejecie podczas oglądania, zobaczycie. Ja mam, może nie mam jedzenia, no bo nie będę jadł podczas odcinka, ale mam herbatkę. Tak. O, trochę gorącą. Dziękuję bardzo. A dziś odwiedzimy sobie karczmę Sidło w Żukowie na Kaszubach. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się je na Kaszubach. Nie wiem, ryby pewnie, tak obstawiam. Ciekawe, czy wiecie, w tej karczmie faktycznie będą rzeczy, które się je na Kaszubach, czy sushi na przykład. Mieliśmy już takie sytuacje, że w pizzerii było sushi, więc nigdy nie wiesz, czego można się spodziewać. I po tym jakże może krótkim, może długim słowie wstępu, lecimy. Żukowo. Położone na wschodnim skraju Szwajcarii Kaszubskiej i zaledwie 20 km od Gdańska. Krzyżują się tu liczne drogi, ważne zarówno dla mieszkańców Trójmiasta, jak i dla turystów. I właśnie przy jednej z nich zatrzymać się można w karczmie Sidło. To tu swój pomysł na życie realizować próbuje Ilona. Stwierdziłam, że teraz trzeba już niestety, ale kierować coś w takim kierunku swoje życie, żebym się mogła sama i realizować i jakąś przyszłość tworzyć. Myślałam o tym, żeby stworzyć taki gościniec dla ludzi. Gościniec dla ludzi, no? Widzisz, to jest problem, dlatego jesteś w kolejnych rewolucjach. Zdecydowanie lepszy byłby gościniec na przykład dla gołębi. Myślę, że łatwiej jest ugotować coś, co gołębie zjedzą, niż ludzie. Tak mi się wydaje. No i mamy to, co w tej chwili mamy. Dla ludzi owszem, ale i dla rodziny. Mam dwójkę dzieci, co prawda są całkowicie dorosłe, ale mimo wszystko, żeby tą spuściznę im zostawić, żeby to, co posiadałam, żeby to po prostu toczyło się dalej, żeby miało jakąś przyszłość. Zostałam w tej chwili z córką na pokładzie. Troszeczkę mi synowa też pomaga aktywnie. Jest syn, który po prostu woli samodzielnie prowadzić swoje interesy i także głównie ja z córką to prowadzę. Zrozumiałe, rodzinny biznes, chcę coś po sobie, jakąś spuściznę zostawić dla dzieci. A pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to że ta matka i córka są tak identyczne, w sensie to wiadomo, że różni ich wygląd wiek, ale ja się założę, że ileś tam lat temu ta matka wyglądała dosłownie jeden do jednego tak jak ta córka. Tutaj widziałem swoją przyszłość i chciałem się jak najbardziej zaangażować do końca. My z mamą mamy bardzo podobne charaktery, natomiast zupełnie inaczej widzimy biznes. Ze względów naszych relacji, które w pewnym momencie zaczęły być niefajne, zdecydowałem się odejść. Zajmuję się tutaj w zasadzie pełnię funkcję menadżera. Głównie siedzę na komputerze i wysyłam maile. Nie jestem tutaj zawsze. Mam też inną pasję, nie ukrywam. Muszę jeździć na nartach, dlatego może nie zawsze jestem, szczególnie tutaj w tej porze takiej zimowej. To jest dziwne, nie? Że jako menedżerka restauracji głównie siedzisz na komputerze, bo to tak sobie wyobrażam. Może to jest błędne wyobrażenie, ale wyobrażam sobie, że taka menedżerka restauracji to właśnie jest taka osoba, co musiałaby być bardzo w środku akcji całej. Prawda? A może mam taki pogląd przez to, że historycznie w kuchennych rewolucjach to kiedy, wiecie, ktoś głównie na komputerze siedział, to przeważnie oznaczało to, że po prostu nic nie robili. No, ale zobaczymy, może to jest inaczej. Pracownicy rodzinnemu biznesowi przyglądają się bez sentymentów. Szefowa ma za dużo pobocznych osób do tego interesu. A w czym się pomóc, to raptem nie ma nikogo. Tak, dokładnie. Raptem nie ma nikogo. Pracuje tutaj synowa, aczkolwiek nie można powiedzieć, że to jest praca. Ja nie wiem, co na to robi. Że idzie do sklepu po pieczywo, kiedy jest potrzebne? To jest kiedy my to też robimy. Corina jest naszym menedżerem. Czym się zajmuje? Rozmową z gośćmi, ustalaniem menu, które zazwyczaj ginie w ciągu jednego dnia. Ma laptopa przed sobą na pewno. Aha, czyli moje obawy były słuszne. W kolejnych rewolucjach możemy przyjąć za pewnik, że jak ktoś cały czas siedzi przy komputerze, to po prostu nic nie robi. No bo restauracja to nie jest firma, która świadczy usługi IT komuś zdalnie. Tylko trzeba wiecie, trzeba żyć tym. Ja jako ktoś, kto nigdy nie prowadził restauracji, mogę się wypowiedzieć. Nawet muszę. I telefon. I wtedy ona z kimś siedzi cały dzień na tyłku. Przychodzi do nas po pracy, mówi, jaka to ja nie jestem zmęczona. Jak ktoś mi dzwoni, a co tam robi? W robocie się tak. My na kuchni tak robimy wszystko, na sali dziewczyny też się starają jak najlepiej wypaść, a oni tylko przyjdą i biorą.
A dla nas nie ma. A ile jest maili nieprzeczytanych z tego, co tutaj dziewczyny mówią? Nie ma odpowiedzi w sprawie wesel. Aha, czyli cały dzień spędza na niby odpisywaniu na maile, ale są niepodczytywane te maile, tak? Czyli tak naprawdę ona jest takim zbędnym kosztem po prostu, wiecie. Nic nie robi, a dostaje wypłatę. I nic dziwnego, że potem pracownicy są wkurzeni, skoro oni muszą zapieprzać na tą wypłatę, a pewnie dostają mniejszą jeszcze niż tamta, nic nie robiąc. Nasz służbowy telefon, który powinniśmy my mieć na barze i odbierać, ma syn szefowej, nie wiemy o rezerwacjach, o imprezach. Przychodzi ktoś i mówił, mieliśmy rezerwację na godzinę 14. Słucham? Czekaj. Służbowy telefon, który ma służyć do rezerwacji, między innymi, ma syn, który już nie jest zaangażowany w ten biznes? Co? Nie, naprawdę, ja wierzę, że ta pani, która to otworzyła, że ona, wiecie, w dobrej wierze to wszystko robiła, że chce potem zapewnić jakiś dobry byt rodzinie czy coś takiego. No tylko, że z tego, co tu widzimy, to ta rodzina trochę psuje ten biznes. No dzieci to wiadomo, dzieci są najważniejsze, prawda? I zawsze staramy się dla nich stworzyć jakieś najlepsze warunki w życiu i tak dalej. Ojejka. No i byś chciał, żeby one miały po prostu jak najlepiej, żeby czuły tą więź. No ale nie wydaje mi się, żeby czuli, w sensie chociażby to, jak się ten syn wypowiadał. Czy może w tym jest problem, wiecie? Chce zapewnić tym dzieciom jak najlepsze życie, co jest logiczne, jak każdy rodzic. Tylko, że oni, wiecie, potem jak będą nie będą pracować, a i tak będą dostawać kasę, to mogą być trochę rozleniwieni. Tak mi się wydaje, że będą coś, co moglibyśmy określić bananami, bo nie muszą pracować na swoje jakieś sukcesy. Jestem w Żukowie, przed karczmą Sidło. Czy żeby zjeść tutaj zwierzynę, musieli zastawiać sidła? Ale wiatr. Dzień dobry. Ale pustka. Wiatr tu też. Pani Madziu, tutaj kelnerka chodzi w takiej sukieneczce. Swoją drogą podobają mi się te ich sukieneczki, w sensie, wiecie, klimatycznie. Ale jej nie jest zimno. Może po prostu z dworu zawiało, nie? Tak, zapraszam do stolika. Ale dlaczego tu się świeci świeczka? Pani nie zapala w kominku? Zaraz porozmawiam z szefową i spróbujemy coś zadziałać. Z szefową pani porozmawiać. Tak. Drewna brak? Zapałek brak? Czego brak? I drewna, i zapałek. Proszę bardzo. I umiejętności zapalania kominka. Też. Ale wiecie co? Serio, lepiej już by było, gdyby tam po prostu w tym kominku było drewno, takie jakoś w miarę ładnie ułożone na przykład, niż coś takiego, że się tam świeczka pali. Bo to jest takie, nie wiem, naplucie w twarz klientom jakby. W takim razie może w karcie znajdzie się coś na rozgrzewkę. Woda. Można przyjąć zamówienie, ewentualnie coś pani podpowiedzieć do wyboru. O, podpowiedzieć, słucham. Dzisiaj polecamy pieczenie z dzika i zraz z jelenia. Podawany z kaszą i buraczkami na ciepło. A zup? Zup, flaki. Według pani sugestii poproszę najpierw flaki. Spróbuję gulaszu zraz z jelenia. Tam jest jeszcze chyba pieczeń z dzika, tak. To jeden plasterek z sosem. Czy ja mogę prosić kogoś, żeby zapalił ten kominek? Bo wygląda to jak gromnica w kominku. Zaraz będzie rozpalony. Jednak najpierw palić się będzie pod patelnią. Na pierwszy ogień idą flaki. Ale że oni te flaki będą na tej patelni smażyć, na tej patelni to podadzą, w sensie było to w garnku już chyba rozgrzanym, to nie wiem po co, to nie wiem, nie rozumiem, ale z tym kominkiem to wiecie, no teraz fajnie zapalam ten kominek, tylko no co, dopiero ktoś musi się poskarżyć, że jest tam świeczka zapalona. Może gdyby tej świeczki tam nie było, to by Magda Gessler nie zauważyła kominka i by było lepiej. Trzeba przyznać, że wnętrze przypomina mi lata 70., kiedy buazeria była bardzo cenną rzeczą. Te słony są sztuczne i ogólnie atmosfera jest taka, że raczej się chce stąd wyjść niż wejść. A pieczywa nie ma do flaków? Nie ma, ale mogę podać, jeżeli... A znaczy nie podaje się do flaków pieczywa? Nie. A dlaczego? Nie było takiego rozkazu. Rozkazu nie było. Dokładnie. Wręcz fantastyczne. Co? Ej, jestem w szoku, myślałem, że będą obrzydliwe. Ale śmieszy mnie, że tak powiedziała tak po cichu, nie? Że, żeby wiecie, żeby... Bo jak teraz by ogarnęli, że jest smaczne, to by było wow, yeah! A potem by się mogli rozczarować. A teraz, jak powiedziała tak, smaczne, tylko nie mówcie im, bo się zesrają ze szczęścia. Stary chleb, nie? I nagle czar pryska. Chleb jak kamień ciągnie ocenę w dół. No chleb, no Boże, ja dzisiaj rano przecież miałam śniadania i kupowałam świeży chlebek, bułeczki świeże. Chleb nie świeży, ale kupowałam. No kupowała, ale może chleb nie był ten. Powiedzieć, no okej, okay, popełniłem gdzieś tam błąd, kupię nowy chleb. Jezus, a nie, że... Niemożliwe, nie.
Nie, to jest niemożliwe. Mm-mm. No coś w tym jest, w sensie to, że się kupuje chleb, to nie znaczy, że ten chleb będzie dobry, bo czasami idziesz do sklepu po bułeczki, nie? I te bułeczki już no nie są takie najświeższe, nie są cieplutkie, są takie już raczej no nie pierwszej świeżości. Więc kupione nie znaczy super, nie? W sensie wiecie, nawet tego samego dnia kupione. Przyniosłem ci gulasz. Super. Za flaki odpowiadał Sebastian, który teraz za rogi chwyta jelenia. Próbowała pani tego? Myślę, że nie. Nie. Dam pani tylko jeden kawałek, żeby pani na zdrowiu nie zasłabła. No i jak? Mięso gumowate. Dobra, to z tym idziemy do kuchni. Pieczeń z dzika. Czy myśli pani, że ja to będę mogła zjeść wreszcie? Mam taką nadzieję. Ziemniaki dobre. To co świeże, to dobre. Ej, tutaj wszystko jest dobre. W sensie, no wiadomo, pomijając ten chleb, to wszystko jest dobre. Czyli załoga na pewno ogarnia i przez to im bardziej ufam w tym, że jakby menedżerka i generalnie cały zarząd, że tak powiem, tej restauracji sobie nie radzi. No bo wiecie, gdyby tylko tak gadali, że o, źli są ci, a potem okazałoby się, że na przykład też nic nie potrafią, to by było co innego, ale skoro oni ogarniają, potrafią gotować coś dobrego, no to hello, ktoś tym źle zarządza. Kasza jest wstawiona do zaza? Nie. No, to jest problem. Problem w tym, że Natalia o kaszy zapomniała. No i teraz trzeba się spieszyć. Przewień na parowanie. Jest cały czas włączone. Dobra. Proszę bardzo. Smacznego, to jest raz z jelenia. Jak pech to pech, Magda Gessler zaczyna od kaszy. Szefa kuchni poproszę. Jak panu na imię? Sebastian. Panie Sebastianie, pan spróbował kaszę? Nie, pan mi podał? Nie próbowałem. To proszę, niech pan spróbuje. Co pan powiedział, gdyby pan taką kaszę dał? Że jest okropna. To pan mi ją dał? No dobra, może to jest niedobre, ale ogólnie większość, jak szczególnie na standardy kuchennych rewolucji, to jest git, nie? Więc mam wiarę w załogę. Dlaczego? Moja wina, nie posmakowałem. Znaczy nie, no ale ona jest zimna i mam mnóstwo wody. No jest nie do przyjęcia. Pan rządzi kuchnią, czy kto inny? No ja. Dopiero od 3 tygodni. I wszystko próbuję zgrać. A to pana decyzja, że pan robi całą kartę, która jest beznadziejnie długa i trudna. Myślę, że w kuchni są 2-3 osoby. Ile? Jestem ja i uczennica. To pan jest nienormalny, że pan się godzi na to. Na to Sebastian nie ma już odpowiedzi, bo też nie on tu rządzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pan się tak cieszy? Z tego, to, że panią. Ale wie pani, to chyba nie jest takie zabawne, bo jest słabo. Trudno mi powiedzieć o takich szczegółach. O... Jakich szczegółach? Chodzi mi o mankamenty. Mankamenty starego chleba, tak? To w sklepie. Ale to znaczy, że w sklepie to dobre? No, panie by było piec własny chleb. Nie, pani już za daleko idzie. Nie ma tu dobrych piekarni? Jest. A pani szukała pieczywa? Nie. Pani kupuje pierwsze z brzegu. Tak. A to jest córka, rozumiem, bo podobna do pani. Podobna to mało powiedziane. Ej, Boże, w jakim momencie zatrzymałem? Patrzcie na minę tej młodej takiej, no. Czy młodej? No, wtedy miała 18 lat, patrząc na to, że to ileś lat temu nagrywane, to teraz pewnie jest starsza ode mnie. Znaczy, wtedy też była starsza niż ja tyle lat temu, ale nie jest tak, że mnie przegoniła w wieku. No ale cóż, no wiecie, ja już mam swoje lata, 22, to ja już na emeryturę za niedługo przyjdę. A pani też nic nie umie? No ja nie jestem tutaj od gotowania, tak? Od tego jest kucharz. Na pewno pani nie jest od gotowania, to ja jestem przekonana i na tym kończymy. Widzenia. Do widzenia. Gdyby ona była tą menedżerką i wiecie, w kuchni wszystko było git, by sobie radzili i ona też wszystko by ogarniała, nie wiem, te maile, kominek rozpalić na przykład. Ale nie, w sensie ona nie robi tych rzeczy, co powinna. Chyba na pewno. Taka piękna inwestycja, taka cudowna chałupa, a ludzie, którzy ją mają, którzy chcą zrobić biznes, nie mają zielonego pojęcia o kuchni, nie szanują jej, nie kochają, nie czują. Jak mogą mieć restaurację?
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Może poproszę o herbatę i zaproszę pani tam. I wodę z gazem. Boję się, że spytam się, no co pani strzeliło do głowy, żeby otwierać restaurację? Przecież to jest ciężka praca i trzeba mieć znajomość wszystkiego. No pewnie tak powie. I w sumie to chyba będzie miała rację, prawda? W sensie, no wiadomo, że żeby zdobyć doświadczenie, to coś trzeba robić. Jakby, więc kiedyś od czegoś trzeba zacząć. Tylko nie wiem, no jakbym zaczynał w gastro, to chyba pierwszym popracował gdzieś. Dajmy na to, nie wiem, chciałbym otworzyć pizzerię, to bym się zatrudnił, przynajmniej postarałbym się zatrudnić w najlepszej pizzerii, jaką znam, albo w najlepszej, jakiej mi się uda. I potem dopiero coś myśleć o jakimś małym lokalu, potem, nie wiem, większy. No, nie, że bez znajomości w ogóle branży kupujesz czy wynajmujesz coś tak wielkiego i próbujesz zrobić tak, żeby to przynosiło zysk. No to jest ciężkie. Boję się takich pytań. Skąd pomysł na bardzo dużą inwestycję bez pomysłu? Zawsze myślałam o takiej gościnności polskiej i to przełożyć właśnie na miejsce, w którym by po prostu ludzie do nas przychodzili i dobrze się czuli. Skąd mieli się wziąć ci goście? Dlaczego mieli tu przyjść? Jak byście to sobie wyobrażały? Pani Magdo, ja cały czas staram się w jakiś sposób przyciągnąć, ale... Ale może konkrety. Ale źle się po prostu... Nie, nie, nie. Dzięki czemu to marzyć? Dobrej gościnności, do smakowitego jedzenia. Ale co dobrej gościnności? Co to jest dobra gościnność? Nie podawanie pieczywa, masła przy pierwszym zamówieniu, kiedy goście czekają na obiad? To jest gościnność? A jaka jest reklama i gdzie się reklamujecie? Ojejka. A mogę zobaczyć stronę? Oczywiście. Proszę. Za marketingową, nomen omen, stronę działalności karczmy odpowiada Karina. Może zmienimy się miejscami. Patrząc na jej entuzjazm, to pewnie ta strona nie wygląda najlepiej. No a przypominam, w sensie, to jest bardzo zastanawiające, że to, na tym polega cała jej praca, prawda? Ogarnianie właśnie tego typu rzeczy, czyli tam jakiś marketing, czy żeby, nie wiem, kominek rozpalić, czy coś takiego. Generalnie zadbać, żeby wszystko było git. No to dajmy na to, że pracowałaby pełny etat, chociaż pewnie tak nie jest. I dajmy na to, wiecie, 8 godzin dziennie by tam siedziała przy tym komputerze, to nawet z nudów mogłaby ogarnąć takie rzeczy. No i co uważa pani, że to jest... fotografia, która w jakikolwiek sposób zachęci kogokolwiek, żeby tu przyjść? Myślę, że tak, ponieważ dlaczego? Jest ujęte jedzenie, które... To pani w ogóle mówi, czy pani nie widzi tego zdjęcia? W życiu bym tu nie weszła. No a to co mamy? Co tutaj mamy? Ohydny kuler i puste kieliszki. Co to ma znaczyć? I pani powie, co mówią te zdjęcia? Zachęcające, żeby zrobić u nas imprezę. Naprawdę? Straszne, proszę pani. O kurczę, mają nawet taki post, który wysyła ci co roku w nowy rok babcia, nie? W sensie, czy tam jakaś ciotka starsza, wiecie, na Facebooku, jakiś taki gif. Kurczę, nie wiem, ja bym się w ogóle nie podjął robienia zdjęć jedzeniu swojemu, gdy miał restaurację, bo no, nie umiem robić dobrych zdjęć. Na szczęście są tacy ludzie, którzy zwią się fotografami i oni się w tym specjalizują. Można im zapłacić za to, żeby dobre zdjęcie zrobili. Proszę stronę internetową. Nową kartę chcę zobaczyć. Co to za nowa karta? Zapraszam. No i to no, będzie dawaj. Wtopa, bo niestety menu mamy nieaktualne na stronie. Ale zapraszamy na nowe menu. I to jest niewiarygodne wszystko. Wy oszukujecie. Powiem szczerze, no... Powiem szczerze, że mam to w dupie, no bo ja inaczej tego nie rozumiem. No powiem szczerze, że też inaczej tego nie rozumiem. No bo skoro niby tam pracuje, dostaje za to chyba wypłatę, to tam naprawdę tak mówię, no co ona tam robi przez ten cały czas, skoro na maile się nie odpisuje, kominka się nie rozpali, nie wiem, nie zrobi się, nie zaktualizuje się strony. Co ona robi przez ten czas? Chociażby z nudów, żeby cokolwiek robić, już mogłaby zmienić te menu na stronie. Moje dzieci nie spełniają się na to w tej roli. Cały czas liczyłam na to, że może jak ich dzieci dorosną, no to, że może taka chwila nastąpi, że po prostu poczują ten wiatr we włosach, że trzeba się wszystkim zająć. Ale w tej chwili nie mam takiej osoby. Jak długo tu pracujesz? 3 lata, ja mam praktyki. Co, ile wam płacą? 200 zł miesięcznie. Proszę? A nam 125. To ile? I to jeszcze na raty. Miesięcznie 200 zł? 150? Czekaj, 3 lata ma praktyki? I tyle dostaje pieniędzy? Czyli praktycznie nic? W sensie rozumiem, że ileś tam lat temu to było więcej niż teraz, ale to i tak było bardzo mało. Jak to praktykantkom jest nadal po 3 latach? Tak. A wiecie, co jest najgorsze? One tu faktycznie pracują i nawet coś im wychodzi, bo niektóre te jedzenie było dobre, prawda? To, co było świeże, to było dobre. A założę się, że już menedżerka dostaje zdecydowanie lepszą wypłatę, mimo że nie robi nic. Chciałam być tą kucharką. Przyszłam się to nauczyć, no... A szefowa tylko
myśli o tym, że dostanie za mnie pieniądze, żebym tylko zdała, nie? Tego czeladnika. Nie rozumiem. A nie umiem nic. No bo jest tak, że jak my zdamy w ostatnim roku czeladnika na koniec, to szefowa dostaje za nas duże pieniądze. No. Ty chyba żartujesz. No, to naprawdę nie brzmi... Nie. Ja wiem, że tak jest, że jak tam za praktyki, że się dostaje kasę, coś tam, w sensie firma, tak bywa. Ale to, że wiecie, że ona jest praktykantką i nic się tutaj nie nauczy, w sensie, skoro to już jest, no to lepiej byłoby ją czegoś nauczyć, prawda? A kto wie, może potem by została w tej restauracji i się przydała, bo by, nie wiem, była dobrą kucharką. Boże, zarządzanie tą restauracją jest tak w opłakanym stanie. Ile? 8. A do niczego się nie przykłada, żebyśmy coś umiały, tylko po prostu, no, róbcie, sprzątajcie, odśnieżajcie, koście trawę, myjcie okna, nauki żadnej. Ale znaczy ty niejako czeladnie chyba nie musisz sprzątać, Sani. Nie. Im cały czas wpajam to, słuchajcie, jesteście tutaj uczyć się pracy. I ja od was muszę wymagać i to, co ich wpoję, to w dużej mierze zostanie im w dalszym życiu. To, co tej pani na pewno zostanie, to 8 tysięcy pod koniec, jak zdadzą. Tylko no, one tam przyszły się nauczyć pracy w kuchni, a nie pracy w ogrodzie. Ja rozumiem, że według niej to praca, wiecie, uczysz się pracować ciężko. No dobra, to nie wiem, dajmy na to, że będzie tam... Chcecie zostać informatykami, programistami jakimiś, nie wiem, idziecie na praktyki i każą wam kosić trawnik. Czy uczy was to ciężkiej pracy? Pewnie! Czy wam się to przyda? Pracy jako informatyk? No pewnie nie! Nie wiem. Boże, co to jest za myślenie? W sensie to chyba jest po prostu takie wytłumaczenie, no bo 8 koła chcę zgarnąć, no. Jaka była taka najbardziej zaogniona sytuacja tutaj? Ja na przykład taką sytuację miałem w niedzielę. Co się stało? Była impreza i było carpaccio z dzika. Carpaccio z dzika? Z łososia. Carpaccio z dzika, surowego dzika? Tak. A kto to wymyślił? Szefowa. Powiedz mi, ty to zrobiłeś? Nie. Zamiast dzika poszło carpaccio z polędwicy. Znaczy, ty wiesz, dlaczego nie można carpaccio z dzika podawać? Jakiś pasożyty, jakiś włosień, no. Włosień. To jest morderstwo. Nie ukrywam, że musiałem, bo widziałem ten moment w trailerze i musiałem wygooglować w ogóle, czym jest carpaccio. Tak, no jestem wieśniakiem. No i faktycznie, surowa dziczyzna. Myślę, że mogłaby potem ta właścicielka zostać osądzona jakąś próbę zabójstwa czy otrucia, nie wiem. To nie robi się czegoś takiego w każdym razie. Ale to dobrze, że ten kucharz zaprotestował, nie? A możliwe w ogóle, że użył innego mięsa i tamta się nie skapnęła. To też mądre w sumie. A jakie wy macie najczęstsze uwagi? Zmienne porcje. Raz ktoś dostaje dużą porcję, raz dostaje małą porcję. To jest tak. Jak pani Ilony na kuchni nie ma, to porcje są takie, jakie powinny być. A jak pani Ilona wejdzie przypadkiem na kuchnię, czy z nami tutaj jest, o Jezu, to za dużo, to trzeba odjąć, to mniej, czemu to takie duże? Czyli pani Ilona jest Januszem po prostu. Kurczę, tragedia to jest naprawdę. Ja mam lepszy pomysł na obniżenie kosztów niż zmniejszanie porcji. No bo co wam da zmniejszanie porcji, jak przez to klientów nie będzie, prawda? Bo jak ja idę do restauracji, to jak są małe porcje, to musi być naprawdę coś tak zajebistego, że ja po prostu zamówię kolejne danie i wręcz jestem zadowolony z tego, że była mała porcja, bo mogę spróbować więcej. Rozumiecie, o co chodzi? Logiczne. Ale jak tam nie ma jedzenia, które po prostu szczęka opada i się nie najesz, no to nie, to już tam nie wrócisz nigdy. A, i tym pomysłem na obniżenie kosztów jest to, żeby na przykład, nie wiem, rodziny nie angażować w to, bo są nieprzydatni, tylko pewnie wypłatę biorą. To jest skąpe. No, do pierogów też najlepiej taka kuleczka farszu. Tak. Zapraszam wszystkich. O prawdziwej gościnności trudno w karczmie mówić. Gorzej, że w całym tym bałaganie podejmowane są wręcz niebezpieczne decyzje. A ten pan to kto? To jest mój syn. Dlaczego pan tak daleko? Pan się, rozumiem, że pan się mnie boi. Znaczy ja po prostu nie pracuję tutaj i w jakikolwiek sposób mogę pomóc, ale nie pracuję i chyba nie będę wiązał swoich przyszłości tutaj. No to po co w ogóle tu jesteś? A, dobra, no tak, bo masz telefon służbowy, na który dzwonią z rezerwacjami.
Boże nie, to jest tak absurdalne, że ten gościu ma ten telefon, na który dzwonią z rezerwacjami. I potem nawet wiecie, pracownicy nie wiedzą, że jest jakaś rezerwacja. To jest taki absurd! Boże! I o ile ta załoga była, w sensie ktoś, kto jakkolwiek by ogarniał zarządzanie gastro, na pewno z tej załogi by dużo wyciągnął. Bo ewidentnie im się chce pracować, tak przynajmniej z tego, co tu przedstawiali. Ale to jest najgorzej zarządzana restauracja chyba w historii, no. W niedzielę był obiad czy kolacja? Obiad. I co pani wymyśliła na ten obiad? Schab w sosie kurkowym i dewoleje. Coś jeszcze było przedtem? Karpacze z łososia i karpacze z dziczyzny. Z czego? Z dziczyzny. Konkretnie z jakiego mięsa? No, słucham. Z dzika. Karpacze to surowe mięso, prawda? Tak, rożone. Poproszę o komputer. Ja... Nie, pani musi coś zobaczyć. Komputer. Bardzo proszę. Nie, musimy chyba coś wiedzieć, jeśli prowadzimy restaurację. Dowiedziałam się też rewelacji, ile pani płaci. Moje gratulacje. Jak pani może? Teraz jeszcze do tego to, tak? No, a co nie? 100 zł miesięcznie za pomoc? 125? 125. No, takie są stawki. Naprawdę? Ha! 125, takie są stawki. Z tego, co tutaj słyszałem, to chodzi o stawki miesięczne 125. Ja wiem, że inflacja, bla, 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 ale teraz to takie stawki, to dzienne są. W sumie nie, wiecie co? Dzienna stawka teraz 125 to było mało, no bo to by nawet nie była minimalna krajowa na pełny etat, czy coś takiego, nie wiem, czy... Boże, takie są stawki, nie. Nawet wtedy to jest niemożliwe, żeby takie były stawki. Ja bardzo przepraszam, ale tak księgowy mi powiedział. Ale pani w ten sposób buduje sobie kuchnię za darmo. Jak pani chce mieć tutaj jakiś standard? A pani ile lat tutaj pracuje? 3. I jaka jest pani stawka? 200 zł. Przecież to są ludzie. A teraz jeszcze pani coś pokaże. Wiecie co, kurczę, ta pani właśnie sprawia wrażenie takie, tak wiecie, zawsze jest taka uśmiechnięta, sprawia wrażenie takiej milutkiej. Podczas gdy wiecie, jakby za kulisami się dzieje coś takiego tutaj, nie? To jest... O. Mięsem, którego się nigdy nie podaje surowego, jest mięso dzika. Jest to największe zagrożenie śmiercią. Przepraszam bardzo, naprawdę jestem przerażona. Pani Magdo, my spełniamy tutaj z życzenia nie. gości, no gość, jak chce się zatruć, to też to zrobicie. I jest taki fajny muchomor, nazywa się sromotnik, poprosi państwa, żeby pokroić, usmażyć z cebulką i podać. Podacie? To tak samo jest właśnie z tym dzikiem. Od gotowania są kucharze, prawda? Nie, właściciele muszą mieć o tym pojęcie. Mamy pojęcie, szczególnie wy odpowiadacie, wy odpowiadacie za to, jak się ktoś zatruje. Coś mi się tu nie zgadza, bo pani menedżerka wcześniej sama mówiła, że się nie znają na kuchni, nie? Że to kuchnia jest od gotowania, a teraz, że się znają jednak mówi. I właśnie dzięki Bogu, że kuchnia ogarnęła, że się, wiecie, no nie robi surowego dzika, bo mogłaby być potem tragedia, nie? Nie kucharz, tylko wy! Czy nie rozumiecie tego, że to jest ciupa? Pani ogólnie jest znana z dosyć dużej oszczędności, nie nazywając tego skąpstwem. Było w karcie żebro z metra cięte. Gość dostał, był w sumie taki, o, duża porcja ten, a pani weszła na kuchnię i dlaczego tyle wydajecie? Zważyłyście według gramatury? No to pani to jest śmieszne, a dla mnie to jest w jakiś sposób koszt. Jeśli gość jest zadowolony, bo są taką harmonię żeberek, to trzeba pomyśleć i podawać je w cenie zakupu. Nie dodawać do tego nic, potraktować to jako promocję, skoro pani już nie robi reklamy. Albo pani zacznie słuchać ludzi, którzy mają odwagę mówić, bo to cud boski, że oni mówią, ale pewnie mówi dlatego, że za chwileczkę ona stąd odejdzie, a pani za to dostanie kasę, tak? Yo, Magda Gessler czasami powie to, co ja myślę i od początku właśnie miałem wrażenie, że wiecie, te młode dziewczyny się nie boją mówić tego tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie odejdą stąd za niedługo, no. Teraz sobie wyobraźcie, gdyby, nie wiem, chociaż z drugiej strony, no też na pewno chodzi o to, że to nie jest ich być albo nie być pewnie ta restauracja. To sobie wyobraźcie, gdyby tam takie babuszki pracowały, co wiecie, no nie starcza im, nie wiem, tam z emerytury, czy coś sobie dorabiają, czy może, nie wiem, czy może emeryturę miałyby za małą i dlatego pracują dalej i nie mogłyby nic powiedzieć, nie? Także dobrze, chociaż te młode osoby są, które mają w dupie w sumie pewnie to, czy dalej tu będą pracować, bo ta restauracja to syf. Wie pani co, to dla mnie nie jest istotne. A przepraszam, dla mnie bardzo. Pytam, ile pani dostaje pieniędzy? Nie wiem, 7. A ty wiesz? 7 tysięcy, 4 tysiące, nie wiem dokładnie. Ile? No jakoś tak jest. 8, około 8. No, około 8, tak. Na razie nie dostałam ani złotych. No bo jeszcze nie zdałam, no chwileczkę, za minutkę pani dostanie. To nie jest śmieszne. Ten strach mam w sobie. Widzę, jak oni wszyscy już patrzą.
całe szefostwo na mnie. Ale powiedziałam tylko i wyłącznie prawdę, niczym nie kłamałam. Ja wiem, że bardzo krytykuję mamę, ale mam pytanie, jakie jest pana zdanie na ten temat? Moje zdanie? Robi to pani w sposób może bardzo dotkliwy, ale prawdziwy, no. No, ale skoro zdajesz sobie sprawę z tego, że nie jest dobrze, to może oddaj ten telefon służbowy, żeby mogli odbierać rezerwację, co? Bo z tego, co zrozumiałem, to on ma ten telefon. O, jaki tu jest chaos, jak tu wszystko jest źle. No i szacunek tak naprawdę dla tej załogi, że się nie boi powiedzieć tego wszystkiego, no. No, ale też nie boi się z powodu tego, że po prostu i tak im praktycznie nic nie płacą, to co mają do stracenia? Tu nie ma żadnej hierarchii, to jest po prostu burz, no. Ale dlaczego pani płacze? Wiesz, to jest prawda. No, prawda boli najbardziej. Umówiłam się z całą ekipą restauracji, aby sprawdzić, czy moje przeżycia co do lidera się sprawdzą. Czy będzie to ta osoba, o której myślę. Jak ona się sprawdzi w zadaniach, które ma przygotowane stawnina. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło. Co pan dla nich przygotował? Eksperci, którzy stoją tam za naszymi plecami, ocenią, jakimi jesteście ludźmi, oni są najlepszymi testerami naszych talentów przywódczych. Nas słuchają czy nie? Jak nas nie słuchają, to znaczy, że jesteśmy nieważni. Piękne. Choć to miłe, na głaskaniu zadanie się nie skończy. A szkoda, wiecie, może byśmy oszczędzili sobie wszyscy nerwów, gdyby przez 40 minut po prostu głaskali konie. Swoją drogą, byłem u alpak ostatnio ze swoją ukochaną i przez godzinę sobie karmiliśmy alpaki i głaskaliśmy. No wiecie, jakie to było super. Nic tak nie relaksuje jak głaskanie alpak albo innych fajnych zwierzątek. Tylko że problem w tym, że jak już skończyło nam się jedzenie, to niezbyt byliśmy, niezbyt były zainteresowane nami. Ciekawostka o alpakach, one cały czas jedzą. Bez przerwy. Zanim weszliśmy tam, skubały trawę, przyszliśmy, daliśmy tam marcheweczki, cały czas jadły, potem my już nie mieliśmy marchewki, to jadły trawę. To jest życie, nie? One tylko jedzą. Nic więcej. Czyli prawie jak ja, kiedy jestem na masie. Dobrze, dobrze. I energia, hop. Ominęłeś i on ominął. Biegnij. No gasłaś i on zgasł. Biegnij, skocz i biegnij dalej. O! Brawo! Tu był skok, brawo! Od początku właśnie przez to, jak on podszedł do tamtego konia i jego głaskał, taki był zajarany, to tak myślałem, że mu się uda. A za pierwszym razem mnie rozczarował, a teraz się udało! No tak, no to będzie lider, to będzie lider, to już jest pewne. Poszukiwanie potencjalnego lidera rewolucji zakończone. Przed Magdą Gessler ogłoszenie swoich decyzji oraz planu na najbliższe dwa wieczory. Ale na razie restauracja musi być zamknięta. Czemu ciebie nie było na integracji? Ponieważ byłam na zakupach. No proszę, menedżerki nie było na integracji. Wiecie, widzowie, przeważnie menedżer to jest ktoś taki, kto jest mózgiem całej operacji. No nie w tym przypadku najwidoczniej. W tym przypadku menedżer jest po prostu kimś, kto siedzi sobie tam, co jakieś zakupy pojedzie, coś zje może dobrego sobie z kuchni i dostanie pieniądze. Chciałam ją odebrać, ponieważ... Ale wiedziałeś, że jest integracja, więc mogłaś to jakoś... Znaczy wiesz, no, trzeba byłoby mi to zgłosić, no bo... Tak jest, jak jest. Chyba sam bardzo ładnie sobie dawał radę. Trzeba przyznać, że jak na pierwszy kontakt ze zwierzyną byłeś absolutnie zjawiskowo, komiczno, zdecydowanie. I chciałam ogłosić cię menedżerem tej restauracji. Pod każdym względem. Wyzwanie bardzo duże. Obawiam się tylko tego jednego, czy z panią Iloną na tyle się dogadamy i będziemy współgrać, żeby to wszystko się trzymało, tak? Ja myślę, że jeśli ona po prostu mu da taką wolną rękę, że tak powiem, że będzie mógł robić tam, co chce, w sensie, wiecie, nie będzie mu przeszkadzać, typu, że o nie, za dużo dałeś, no to myślę, że on sobie da radę. Jest w sumie ta jedyną osobą chyba, która się faktycznie zna na tej kuchni, nie? Miejsce to będzie się nazywało inaczej. Nazwa tej restauracji to śle dzik, czyli i ślecie dzik. Czyli kaszuby. Genialne! Wiecie, że ja o tym w ogóle nie pomyślałem, że tam jest słowo dzik? Pomyślałem pierwsze co, ale to czemu taka przerwa? Śle, dzik. Wyobraźcie sobie, jak ktoś będzie gadał o tym, że chcą pójść do tej restauracji. Siema wariacie, idziemy do śle, dzik? O, pewnie, moja ulubiona restauracja to właśnie śle, dzik. To jest jedna z najlepszych nazw, ale jednak nic nadal nie przebija gę. Bo i ryby, i dziczyzna. Ryby na słodko, marynowane, różne gatunki śledzia. Wnętrze będzie pomalowane na przemian kolor szaro-błękitny z żółtym. Ogólnie świeżo, wiosennie, tak jakby się rodziło wszystko na nowo. O
Odtąd nie ma na co czekać. Zmiana wystroju wnętrz musi nieco potrwać. Co oni tam wylewali? Jakiś beton? A wiecie, co jest najlepsze? Pierwsze co, jak na to spojrzałem, to pomyślałem, co? To już jedzenie robią? Będą podawać do jedzenia szarlotkę z betonem? Matki, które są bardzo dobre i opiekuńcze, mają bardzo niską samoocenę i pozwalają sobie wejść na głowę w sposób zupełnie absurdalny. I to dotyczy bardzo wielu matek. Mają obowiązek dania wszystkiego, co tylko z nieba spadnie swoim dzieciom. O co poproszą, dzieci to mają. W ten sposób niszczymy nasze dzieci. Wiem. Czego pani dokonała całkiem zgrabnie. Bym powiedziała, że właśnie koślawie to wszystko zorganizowała. Nie koślawie, ma pani miękkie serce. Więc ja mam taki pomysł. Słucham. Że ta restauracja na razie jest pani i tylko pani. Ja nie chcę widzieć ani córki, ani syna tutaj. Będą jutro na kolacji i na tym ich rola się kończy. Dla matek to jest trudne zadanie, no ale... No ale jest obowiązkowe, bo kurczę, no naprawdę, skoro ona jest taka skąpa, w sensie, wiecie, klient jest zadowolony z porcji, to potem mówi, nie, mniej trzeba dać. No to wiecie, dziwne, że nie jest skąpa w tym, że płaci komuś, kto nic nie robi, a z drugiej strony ma mniej pewnie, płaci komuś... Kto coś robi faktycznie, to jest niezrozumiałe dla mnie. Zmierzę się z czy tym ja zadaniem. Się mylę? Pani Magdo, córce będzie bardzo przykro. Przykro mi bardzo, mi już nie jest przykro. Nie ukrywam, że nie jest to moją dziedziną życia, gastronomia. W innym kierunku się czuję lepiej i wiem, że to się nie da ukryć, tak? No nie da się tego ukryć, to widać od początku. No ale w takim razie to chyba nie będzie aż taka smutna ta córka, że odejdzie. Czyli patrzcie, ten problem można było rozwiązać już wcześniej, tylko ta matka się po prostu bała, że nie wiem, dzieci się obrażą czy coś, a to proszę, dzieci pewnie będą miały to w dupie. A tylko zabierz ten telefon służbowy synowi, żeby mogli rezerwację robić. W tej chwili przez takie gadanie, jakie wy sprowadziłyście, pani Magda wyrukowała Karinę, co najmniej na miesiąc, żeby po prostu, żebym ja stanęła na nogi i sama się przekonała, ile mogę z siebie pracy dać. Chwila. Czy ona tak jakby ich ciśnie teraz, że przez to wasze gadanie, to... Halo, no jakie ich gadanie, no? A co, mówili nieprawdę? Boże, gdyby tego nie powiedzieli, to byś... Nadal by ta menedżerka była i co? Co by robiła? Nic? I dostawała za to kasę? No, ja pierdzielę, nie. Mam wrażenie, że to jest taka trochę matka typu, że wiecie, że... Moje dziecko, mój aniołek, zawsze jest super, wszystko najlepsze. Należy mu się gwiazdka z nieba. I to jest wasza zasługa. Wasza, tylko wasza. No i właśnie im gratuluję, bo to jest ich zasługa, bo mogliby się w ogóle nie odzywać i rewolucja by nie przeszła. Ja szukam kelnerki i po prostu będzie sprawa załatwiona. Czy ty właśnie jej zagroziłaś, że się jej pozbędziesz? Czy o co chodzi? Czy... Nie, dobra. Nie wierzę w sukces tej restauracji. Po prostu z takim podejściem właścicielki to jest dla mnie nierealne. Musiałaby totalnie jakoś zmienić swój światopogląd. Mam pytanie. Możemy już mieć czyste pole do działania? Koniec tej historii, po prostu i tyle. Włożyłaś ile mogłaś i nikt ci tego nie zabierze. Robimy te śledzie, masz jakiś pomysł? Kiedyś, dawno, z rodzynkami gotowanymi na przecierze pomidorowym albo z pulpą pomidorową, te z ananasem. Pomidorami bez ananasa. Te z pomidorami z rodzynkami, bardzo proszę. A drugie muszą być w czerwonym occie z czerwonym winem. A następna jest koperek, miód, musztarda Dijon. A czwarta jest jakaś śmietanowa słodka. Lista zadań, które dostał dzień wcześniej Sebastian, była długa. To pierwszy test jego umiejętności zarządzania zespołem. O, te śledzie. Wow, ale wy jesteście uporządkowani. Brawo. Dziczyzna gotowa jest do pieczenia. Powstają również pierożki z farszem z fioletowych ziemniaków. Przepis na nie to oryginalny pomysł Natalii. Równocześnie gotuje się aromatyczny, grzybowy sos. Są uporządkowani, no, skoro teraz zarządza faktycznie może tą kuchnią ten, kto powinien. I fakt, że Magda Gessler jest tak entuzjastycznie nastawiona do tej załogi, to naprawdę, ja wierzę, że tutaj byłaby wysoka szansa na sukces, gdyby tylko właścicielka zmieniła swoje podejście. Gdyby traktowała, nie wiem, cały ten biznes jako jakiś swój biznes, jakąś pasję, jakieś, wiecie, tą załogę jako część tego biznesu, a nie jakichś wrogów przeciwko jej rodzinie, no nie wiem, to jest dziwne. Grzyby bardzo lubią koper, bardzo lubią cebulę.
cebulę i bardzo lubią ziele angielskie w niedużej ilości. Lubią też pieprz, ale nie można ich przepieprzyć. Bardzo ważną rzeczą jest to, że w momencie, kiedy teraz dusimy te prawdziwki do pieczeni, kiedy dodamy odrobinę masła, ten dodatek do sosu będzie perfekcyjny. Pietruszkę dodajesz? Tutaj mam koperek i ten pomidorek. To ładnie to robisz, bardzo. Kanapki ze śledziem będą promować śledzika. Za ich przygotowanie zabrał się nowy kucharz poproszony o pomoc w trakcie rewolucji. I z jabłkiem. Czas, by o rewolucji i nowej nazwie lokalu dowiedzieli się mieszkańcy Żukowa. Dzień dobry. Z dawnej karczmy Sidła przychodzimy właśnie kuchenne rewolucje. Od dnia dzisiejszego nasza karczma nazywa się Śledzik. Nie. Żaden śledzik, tylko śledzik. Żeby ludzie wiedzieli, że tam jest też dzik. Że jest dzik i śle. Moja ulubiona potrawa to dzik, a na drugim miejscu jest śle. Albo nie, na odwrót. Moja ulubiona potrawa to śle. Mamy tutaj śledzie w czterech odsłonach. I zapraszamy do degustacji. Nasze śledziki. Bardzo proszę. Spróbuję. O, jaki dobry śle. Jak wrażenia? Smakuje państwu? Ta kobieta wyglądała, jakby była siostrą tej takiej kelnerki, tej młodej, co tam ma 18 lat. Dużo tam jest młodych, ale wiecie, o co chodzi. Bardzo podobnie wyglądają, ale może tak po prostu, zbieg okoliczności. Przy ustalaniu menu menadżer powinien być. Znaczy, ona ustaliła jakieś menu? Dzisiaj, razem ze synową. Co? Boże, ja tego tak bardzo nie rozumiem, widzowie, tak bardzo. Dlaczego one się tak upierają, w sensie chociażby ta właścicielka, żeby ustalać menu, kiedy ona się nie zna na gastronomii, na kuchni, no Jezu. Jeśli bym jako tak, wiecie, tak czysto biznesowo otworzył catering, to ani przez chwilę by mi do głowy nie przyszło układać samemu menu, tylko bym ogarnął jakiegoś dietetyka, który by ułożył te menu, wiecie, gdyby to był catering dietetyczny. Kucharzy zatrudnił, którzy by wiedzieli, co robić i ja ewentualnie bym spróbował, czy jest dobre po prostu. No naprawdę, co tam zachodzi za myśl, że ludzie, którzy się na tym nie znają, układają menu? No nie wiem, nie rozumiem tego, no. Mogę prosić to menu? Także ja... Mogę prosić to menu? Tak. Panią Ilonę poprosimy. Pani Ilono, mam pytanie, co to znaczy być menadżerem restauracji? Menadżerem, zarządzaniem wszystkim. Imprezami, zakupami, również i personalem. I kto jest menadżerem? Pan Sebastian. Czy pani się z tym zgadza? Tak. Co pani dzisiaj zrobiła, co było przeciwko tym zasadom, które ustaliłyśmy? Nie wiem. Nie wie pani? Niech pani sobie szybko przypomni. Nie wiem. Bo tak, nie będziemy się bawić. Nie będzie dzisiaj kolacji, jeżeli tak dalej będzie. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Niech pani przejdzie się sobie przy komu. Już nie pamiętam. Ciekawe, czy faktycznie nie pamięta, czy po prostu tak udaje, że nie pamięta. Ale bardzo mi się podoba, że Magda Gessler ją w ten sposób zmusiła, jakby żeby sama się przyznała do tego, nie? Bo skoro sama ogarnie, co zrobiła źle, to nie będzie takiej wymówki, że o, nie wiedziałam, że to coś złego. To może chodzi o to, że weszła moja synowa do restauracji. Ale po co tu weszła? No, spytała się, czy pomóc i poszła do sklepu chyba po parmezan. Tylko tyle? Miód i ocet. Nie wyjdziemy dzisiaj na salę. No, nie ma kolacji. No bo to już jest niebezpieczne, jak pani pamięta, to pani robi. A to było dosyć poważne. Na tyle poważne, że Sebastian chce się zwolnić. Nic mi o tym nie mówił. Nie powie pani, bo pani nic nie można powiedzieć. Pani potem robi awantury. Z panią nikt nie będzie rozmawiał. Pani nie potrafi rozmawiać jak z przyjaciółmi, tylko jak z wrogami. Otóż to. Od początku odcinka mam wrażenie, że wiecie, dla tej właścicielki, wiadomo, rodzina to przyjaciele, pracownicy to wrogowie. No jak można kogoś zatrudniać i ich traktować jako wrogów? No to jest przepis na porażkę. Ja na przykład montażyście Grzesiowi wysyła, to tak dobrze go traktuję, że na przykład czasami siedzę na kiblu i mu wysyłam swoje zdjęcie, jak siedzę na kiblu, w sensie. Widzicie, tak się buduje relacje z współpracownikami, prawda? A ona to ich traktuje jako wrogów. Ktokolwiek na panią powie, to potem pani go rozlicza. Niech pani wyjdzie, niech pani się zastanowi, co pani dzisiaj zrobiła takiego, że pan menadżer, pan szef kuchni odmawia posłuszeństwa. Jeżeli proszę po podpowiedź, jakieś ukierunkowanie, a pani nie chce mi pomóc, no to... No jak mogę pani pomóc? To się stało dzisiaj. Nie wiem, o co chodzi. Przepraszam najmocniej, no. Co to jest? Najmocniej przepraszam, ale to jeszcze... No nieźle. Przepraszam bardzo. Opera. Ale no zapomniałam, ja najmocniej przepraszam. Pani myśli, że mi się chce pisać czy coś? No, mi się tak właśnie wydaje, bo
nie wyobrażam sobie, że mimo, że wiedziała, że szefem kuchni jest teraz szef kuchni i ogólnie menedżerem, to że nie pomyślała o tym ani przez chwilę podczas pisania tego. Nie wiem. Ja myślę, że ona po prostu nadal traktuje wszystkich pracowników jako wrogów i że szef kuchni generalnie zrobiłby wszystko, żeby ją zniszczyć, czy coś takiego. No nie wiem, no tak to wygląda. Myślałam, że są bardzo zajęci. Nie chciałam ich odrywać. To jest tylko to. Jeszcze raz. Ja pani powiem coś. Pani, tak. Są pani obrażeni. To jak człowiek dostaje nową nominację, to się to szanuje, tak? Pani Magda. Szanuje się, czy się robi balona z kogoś. I pani się pozbędzie najważniejszych ludzi, bo pani ich oszukuje. Pani mówi jedno i robi drugie. Ludzie są urażeni, że pani nie wzięła ich pod uwagę w momencie, kiedy jest zmiana władzy i zmiana decyzji. Dalej pani robi, co pani chce. Proszę bardzo. Ilona wreszcie nie wytrzymuje. Strasznie to jest irytujące, no bo dzieje się jak się dzieje, a potem pani Ilona... Oj, nie wiedziałam, nie zapomniałam. A naprawdę, w sensie wiecie, ci co tam pracują, ta załoga, ona naprawdę jest dobra z tego co widzimy, no więc tym bardziej powinno się ich dobrze traktować, żeby ich nie stracić. I wciąż powtarza, że intencje miała jak najlepsze. Jestem po prostu bardzo przyjazna dla ludzi. Szczególnie dla pracowników, prawda? Oj tak. Już pamiętam, jak pracowniczka powiedziała prawdę, a ona potem, no brawo, przez was traci pracę menedżerka, która może nic nie robiła, ale jest mi bliską osobą. Ja nie mam takiego czegoś zwyczaju, żeby komuś coś zabierać. A zostałam potraktowana bardzo źle. Najpierw przez personel, a teraz przez panią Magdę i mam tego serdecznie dosyć, naprawdę. Nie w to chciałam wejść. W sukces rewolucji przestaje też wierzyć Sebastian. Tylko się boję, że po wyjeździe, po kuchennych rewolucjach będzie to samo, tak? A jak będzie to samo, no to mnie z chwili na chwilę tu nie ma. I dobrze, jeśli faktycznie się nic nie zmieni, to życzę mu tego, żeby zmienił pracę i żeby pracował gdzieś, gdzie będą go szanować, no bo on ewidentnie coś ogarnia, więc marnuje się tutaj. Strasznie trudno jest do dobrego kucharza. Bardzo. Ten jest bardzo dobry i tłumacza pani, że jest lojalny, ale nie wytrzymam dzisiaj. Musi pani go przeprosić. Dobrze. Panie Sebastianie. Tak? Mogę prosić? Panie Sebastianie, ja pana bardzo przepraszam, że ja dzisiaj pana pominęłam. To było naprawdę nieświadome, absolutnie nieświadome. Pan dobrze. Chyba zrozumie to. Dobrze, pani Ilono, jest zamieszanie, tylko układajmy naszą współpracę na zdrowych relacjach. Ja jakoś nie jestem w stanie uwierzyć w to, że to było nieświadome, nie? Nie wierzę, że podczas pisania menu ani przez chwilę nie pomyślała, że no może kurczę, może jednak nie tak to miało wyglądać. No ale życzę im oczywiście, żeby ta współpraca się jednak zaczęła układać. Tymczasem nie ma już śladu po lokalu, który witał Magdę Engessler świeczką w wychłodzonym kominku. Na pewno zrobiło się tu przytulniej. Wow! Ja nie wiedziałem, do czego to będzie dążyć, kiedy oni wzięli ten beton i smarowali... Wiem, że to nie jest beton, to jest farba, no ale dobra. Pomalowali te deski i to... Nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądać. Wygląda bardzo ładnie. Na dobry wieczór, flaczki. Z nich Sebastian mógł być dumny od początku. Teraz dodatkowo podawać je będzie z parmezanem. I nie zabraknie dobrego chleba. Flaczki były bardzo fajne. Bardzo dziwne jakieś takie. Nigdy nie dawałam z parmezanem i z imbirem, tylko tak tradycyjnie. I to jest jednak odkrywcze. Pieczeni z dzika Magda Gessler dogląda osobiście. Oprócz mięsa na talerze trafiają buraczki, fioletowe ziemniaki, gołąbki z dziczyzną oraz pierożek z ziemniakami i kozim serem. To wygląda zarąbiście. To wygląda... Wiecie, są dwa rodzaje... ładnie podanych rzeczy. Są takie restauracje, co chcą, żebyście dużo zapłacili, dadzą wam mało, ale niby ładnie podane, że tam dadzą jakiegoś kwiatuszka. A są też takie, które pomimo normalnych cen ładnie wam ułożą i będzie dobrze tak, że w miarę się najedzie. To jest na szczęście ta druga opcja. Okazję do spróbowania tak wykwintnego dania będzie miała Karina, która zgodnie z ustaleniami Magdy w restauracji pojawiła się w roli gościa. Bardzo dobrego dzika dzisiaj. Posmakowałam pierwszy raz. Naprawdę dla mnie niespotykany dotąd smak. No, jak dla mężczyzny, to najzawsze najlepiej smakuje mięso. No to chodzi. Jestem ogromnie zadowolona z efektu, jaki był, chociaż było do końca tak ciężko, że już dosłownie już myślałam, że już się poddam. Ale się nie poddam i jest git. Tak. W śledziku tłumnie i gwarno. Kolację na pewno uznać można za sukces. Restauracja Śledzik. Odkrycie, bo z kuchnią pracowało mi się znakomicie. Są tu
prawdziwy talent i to była ogromna przyjemność. A jeśli chodzi o tą restaurację, Bóg jeden wie, jak to się skończy. Wszystko zależy od właściciela. Ten baner też jest bardzo fajny, że wiecie, że jest ten wykrzyknik pomiędzy. Ten dzik, który wygląda jak, wiecie, jak dzik, że od razu mi się skojarzył z wuka dzik. Śle dzik. Bardzo mi się podoba ta nazwa. W każdym razie, nawet jeśli się nie uda w tej restauracji, to mam nadzieję, że ci pracownicy, szczególnie ten szef kuchni, że oni jednak zrobią jakąś karierę, bo no ten kucharz ogarnia, ewidentnie. I wydaje się być takim milutkim człowiekiem bardzo. Idę sprawdzić, jak smakuje śledzik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile tam jest ludzi? W sensie zawsze jest więcej, już po tym jak wszyscy wiedzą, że tam była kulinarna rewolucja, ale aż tyle? Kurde, no mają ruch. Proszę bardzo, smacznego. Żółty proszę. Bardzo smacznego. No cóż, na kolacji był jeszcze tu gołąbek i była nieprawdopodobnie piękna kompozycja takiej już zupełnie nowoczesnej polskiej kuchni. Mimo tradycji było to podane w sposób bardzo artystyczny. I co dalej? No dziki jest... No, dziki jest dziki, dziki jest zły, dziki jest suchy. Nie ma sosu. Naprawdę niejadalne. Pozory są, dania brak. W sumie większe pozory by były, w sensie lepsze pozory, gdyby faktycznie to było tak ułożone jak wtedy, bo bardzo ładnie to było podane. Znaczy teraz też jest ładnie, tylko że wtedy było ładniej. I mam nadzieję, że ta wiecie, mała ilość sosu, brak tego gołąbka, coś tam, że to nie wynika z oszczędności. Bo jeśli tak, no to wiecie, nadal będzie pewnie ten sam problem co wcześniej. Dzień dobry pani Magdo. Dobry pani Jelona. Dobry. Mam takie pytanie. Pamiętam pani, jakie miałyśmy ustalenie? Obowiązki wszystkie, prowadzenie restauracji przejmuje szef kuchni wraz z menadżerem. Pamiętam, że nazywał się Sebastian. Tak, tak. A mogę go poprosić do stołu? Nie, niestety. A dlaczego? Piątek zrezygnował. Właściwie to nawet nie miałam okazji z nim porozmawiać, po prostu dostałam SMS-a, że żegnam. A, no widzisz. No cóż, stracili najważniejszego członka załogi, w sumie tego, co w ogóle miał to wszystko ogarnąć, tak wiecie, no, zebrać do kupy. Tylko ciekawe, czemu zrezygnował? Czy zrezygnował, bo nie wiem, po prostu znalazł lepszą okazję, czy nie wiem, czy jakieś sprawy prywatne takie mu nie pozwoliły, czy po prostu jednak właścicielka nie zmieniła zbytnio swojego podejścia. Pani miała mu dać wolną rękę przez ten miesiąc. Dałam. No chyba nie. Jak? Ale pani by tego SMS-a nie dostała. Bardzo trudna była współpraca. Ciągle jakiś taki osoba humorzasta. Ten człowiek się przepotworzył w tym momencie, gdy pani go dobrze zaopiniowała. Oj, wiecie, z tą właścicielką jest trochę tak, że przychodzi taka milutka uśmiechnięta, ale w pewnym momencie przechodzi takie, że wychodzi właśnie coś takiego jak teraz wyszło, że się przeobraził wtedy, jak pani mu powiedziała, że dobrze gotuje i się nagle królem poczuł. No ciekawe, czy tak faktycznie było. Według mnie Magda Gesser powinna spytać o to załogę. No nie ufam tej właścicielce, przepraszam, po prostu. To jak pani sobie urządziła życie, to już jest pani sprawa. Ja pani doradziłam. Sebastiana nie ma, nie wiem. Rezultat jest taki, że gdyby nie było Sebastiana, byłaby dobra kuchnia, to myślę, że mogłybyśmy jeszcze rozmawiać. A były pani dzieci, tak jak się umawiałyśmy, że mało tu nie przychodzić? Na początku nie było. No ale umawiałyśmy, że w ogóle mają nie być do mojego powrotu. Ale później pan Sebastian sam poprosił moją córkę, Karinę, o to, żeby pomogła, dlatego że on nie ogarniał tego. Sam to powiedział. Nie, ona miała robić pracę na komputerze i miała robić marketing z domu. I robiła to. Szkoda, że nie ma pana Sebastiana, bo nie może niczego sprawdzić. Natomiast ja oceniam restaurację po rezultatach. To, że ten człowiek jest problematyczny, jestem w stanie uwierzyć, ale ja oceniam teraz po prostu restaurację. Efekt jest taki, tu była kuchnia, a tu nie ma kuchni. Co pani z tym zrobi, to jest pani sprawa. No tak, no też nie możemy cały czas mówić, że właścicielka źle. Może tamten gościu za kamerą też faktycznie nie był przyjemnym człowiekiem. Dlatego, ale ja bym też zapytał pracowników, bo myślę, że no, większa jest szansa, że oni prawdę powiedzą, tak? Jako taka poboczna strona bardziej. Ja oceniam dania. Dania są dla mnie słabe. Cóż, patowa sytuacja, restauracja bardzo ładna, pełna ludzi. Niby atmosfera jest.
ale brak najważniejszej rzeczy, dobrej kuchni. Czy jest to wina właścicielki Ilony, czy jest to wina Sebastiana, kucharza? Trudno mi ocenić. Wiem, że kuchni tej polecić nie mogę. Ojojojojoj, nie jest to dobra reklama. No ale cóż, no póki co goście byli, może jak im zasmakuje, tam będą przychodzić, ale... No tak, no też nie jesteśmy w stanie ocenić, kto tu zawinił. Może obie strony zawiniły, nie wiadomo. No dobra, ale sprawdźmy. Karczma Śledzik. Nie ma czegoś takiego jak śledzik. Jak wpisałem karczma śledzik, to wyszło Sidło restauracja. No i patrzę w opinię, ale jest otwarte. Czyli nie wiem, może żyją nadal. Ale z tego co patrzę tutaj, to chyba też mają hotel jakby, nie wiem. No są pokoje, są. Zabawy okolicznościowe, czyli pewnie tym się utrzymali, nie? Bo patrząc na to, widzę, że zmienili jakby restaurację na bardziej takie miejsce, gdzie wiecie, jakieś spotkania biznesowe, jakieś konferencje, jakieś zabawy, czy jakieś tam pokoje, no tak, takie mam wrażenie po prostu patrząc na to. Nic dziwnego, że na stronie, no nie wspominają nic za bardzo o kuchennych rewolucjach. No ciekawe, czy są ci sami właściciele. No cóż, no... Biznes sam w sobie jakby przetrwał, tylko że no wrócili do tej nazwy Karczma Sidło, co w sumie nie dziwi mnie przez to, że nie chcieli może być już kojarzeni z kuchennymi rewolucjami, no ale no nieudana w każdym razie rewolucja, ale udany biznes, co, spoko. Nie jestem ani jakoś zbytnio zadowolony, ani jakoś, nie wiem, zrozpaczony. W każdym razie fajny odcinek był całkiem, taki emocjonujący. I lubię takie, że się dzieje. I to było, widzowie, na tyle. Mam nadzieję, że wam też się film podobał. I lubinka, kocham was, widzowie. Uuu.